Znamy już jednostkę urojoną i. No i teraz spróbujemy zastosować tę wiedzę, którą mamy, do tego, żeby uprościć takie wyrażenia algebraiczne, zawierające różne potęgi i. Czyli zadanie jest takie, żeby możliwie uprościć to wyrażenie. Takie wyrażenie. 2 dodać 3i, dodać 7 razy i kwadrat, dodać 5 razy i do trzeciej, dodać 9 razy i do czwartej. Jak widzimy, występują tutaj różne potęgi i. Wiemy, że... I do kwadratu jest równe minus 1, bo to jest definicja liczby i, że i do kwadratu to jest minus 1. Mamy tutaj również i do trzeciej, to i do trzeciej, no ja już to obliczałem w tym filmie, w którym definiowałem i, no ale nie szkodzi, żebym to jeszcze raz tutaj wyliczył. No i do trzeciej to będzie i kwadrat razy i, czyli to będzie minus 1 razy i, czyli to będzie minus i. Występuje tutaj jeszcze i do czwartej, więc obliczmy sobie, ile to jest i do czwartej. No i do czwartej, no to możemy na przykład obliczyć jako i kwadrat razy i kwadrat, tak? Czy to jest i kwadrat razy i kwadrat? No i do kwadratu to jest minus 1, czyli to jest minus 1 razy minus 1, a minus 1 razy minus 1 to jest po prostu 1. No dobrze. To spróbujmy teraz to nasze wyrażenie uprościć, wykorzystując to, co tutaj wyliczyłem na boku. No dwójkę dodać 3i, przepiszę bez zmian, bo tu się nic już nie, nie zmieni na razie, na no i kwadrat, to wiemy, że to jest minus 1. Czyli to i kwadrat, które tutaj występuje, ja mogę zastąpić przez minus 1. No i będę miał 7 razy minus 1, czyli odjąć 7. 7 razy minus 1 to jest minus 7. Dobrze. Korzystając z tego równania, że i do trzeciej to jest minus i, ja mogę w tym moim wyrażeniu zastąpić i do trzeciej przez minus i po prostu. Czyli będę miał 5 razy minus i, czyli odjąć 5i. No i wreszcie. Tutaj mam, że i do czwartej to jest 1, po prostu 1. Czyli to i do czwartej mogę zastąpić przez 1, czyli na końcu będę miał dodać 9 razy 1, to jest po prostu 9. No i teraz. To nasze wrażenie się trochę uprościło, bo ono zawiera tutaj takie liczby, które są liczbami rzeczywistymi lub takie liczby, które mnożą liczbę i. No to te rzeczywiste możemy do siebie dodać po prostu. Tu mamy dwójkę, tu mamy minus siódemkę i dziewiątkę. Możemy te liczby po prostu do siebie dodać. No i nasze wyrażenie się zdecydowanie uprości. Czyli mamy tak: 2 odjąć 7 to jest minus 5, dodać 9. Minus 5 do 9 to będzie 4. Czyli te podkreślone na tym kolorem części rzeczywiste się zbiorą w sumie do czwórki. No i co nam jeszcze zostaje? Zostają nam jeszcze te składniki, które zawierają i. Są takie dwa składniki. Mamy 3i odjąć 5i. To będzie minus 2i. Bo 3 odjąć 5 to jest minus 2. No i mamy wynik. Dużo prostszy niż to wyrażenie, od którego zaczęliśmy. Że. To wyrażenie sprowadza się do takiej prostej liczby 4 odjąć 2i. No i to jest liczba zespolona, bo ona się składa z dwóch części, czyli to się nazywa, że to jest liczba zespolona. Liczba zespolona, bo składa się z dwóch części. Ma część rzeczywistą, część rzeczywistą. No i ma część urojoną. Część urojoną. Formalnie część urojona to jest ten współczynnik, który mnoży jednostkę urojoną i. No i dlatego to jest nadal liczba zespolona, że, się tak, że jest jak gdyby zespolona z dwóch, z dwóch różnych kawałków. No i teraz można się zastanawiać, czy na przykład liczba rzeczywista to jest też liczbą zespoloną. No, i odpowiedź jest na to, że tak, owszem, liczba rzeczywista. Na przykład weźmy sobie liczbę 3. Mam liczbę 3. No to mogę do niej dopisać zawsze, dodać 0 razy i. No i powstaje wtedy liczba zespolona, której część rzeczywista jest równa 3, natomiast część urojona jest równa 0, co odpowiada po prostu liczbie rzeczywistej równej 3. Czyli widzimy, że liczby rzeczywiste są pod zbiorem zbioru liczb zespolonych. No i tak samo jest dla liczb urojonych, to znaczy Mogę jednostkę urojoną i przedstawić w postaci, że to jest 0, dodać 1 razy i. Także i to się równa czemuś takiemu. Czyli i to jest liczba zespolona, której część rzeczywista jest równa 0, a część urojona jest równa 1. Ten współczynnik, który mnoży i, jest równy 1. Czyli widzimy, że zarówno liczby rzeczywiste, jak i liczby urojone stanowią podzbiory zbioru liczb zespolonych. I tymi liczbami będziemy się teraz zajmować przez najbliższych kilka filmów.